Dzień dobry. Witamy Państwa na dzisiejszym webinarium, którego tematem jest system wizyjny Off-Highway. Nazywam się Paweł Pandzielski, zajmuję się w firmie Bosch Rexroth elektroniką mobilną i wsparciem produktowym oraz aplikacjami dla naszych klientów. Zanim przejdziemy do prezentacji, zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Na Państwa pytania odpowiemy po prezentacji. W celu właściwego sposobu wyświetlania webinaru najlepiej ustawić widok okna w trybie pełnoekranowym. System, który chciałbym dziś zaprezentować Państwu, jest tak naprawdę integracją trzech podsystemów. Integruje on w sobie MCS Off-Highway, czyli Multi-Camera System. Integruje również USS Off-Highway Premium, czyli system czujników ultrasonicznych, oraz radar off-highway. Pozwala on nam na detekcję obiektów oraz ich wizualizację obiektów znajdujących się dookoła maszyny mobilnej. Możemy eksponować wykryte obiekty w strumieniu wideo. Jest on kombinacją systemu wizyjnego i detekcji obiektów z czujników dookólnych. System prototypowy to jest Ubuntu Linuxa oraz oprogramowanie systemu ROS, czyli Robotic Operation System. Pozwala on nam na różne opcje ustawień. Mamy do dyspozycji wstępnie skonfigurowane szablony wizualizacji. Co możemy z nim zrobić? Jaka jest podstawowa funkcjonalność tak złożonego systemu? Dane są takie, że mamy możliwość konfiguracji czujników łącznie do 4 radarów oraz jednego, maksymalnie dwóch systemów ultrasonicznych premium oraz zestawienia tego z MCS Multicamera System streamującym nam obraz na żywo. Przetestowane komponenty oraz zatwierdzone do użytku w aplikacjach Off-Highway otrzymują Państwo od nas opcję wyświetlania wielu obrazów. Wizualizacje zależne od prędkości i dystansu wykrytych obiektów, wyświetlanie kąta skrętu maszyny. System posiada też funkcję bezpieczeństwa dla niezawodnego sygnału wyjściowego, wskaźnik stanu oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem obrazu. Dodatkowy wyświetlacz typu Smart z 14 wstępnie skonfigurowanymi funkcjami klawiszy pozwala nam na przełączanie i wybranie dogodnego widoku, powiększanie ich i tak dalej. Co oferujemy i jakie są zalety naszego rozwiązania? Otrzymują Państwo od nas gotowe rozwiązanie do prostej i szybkiej integracji. Otrzymują Państwo również od nas szyte na miarę wsparcie inżynierskie, szczególnie przy systemach prototypowych, przetestowany i sprawdzony system oraz jego wszystkie komponenty. Oraz system stworzony do rozmaitych aplikacji off-highway, czyli do różnych maszyn i pojazdów używanych wszędzie poza transportem publicznym na drogach. Jakie komponenty zawiera kompletny zestaw prototypowy? Na tym slajdzie widzimy, że komponentami jest multikamera system off-highway z 4 kamerami, 1 do 4 radarów, 1 lub 2 systemy czujników ultradźwiękowych. Zestaw prototypowy zawiera również konwerter ethernetowy oraz wyświetlacz Smart Display VMT9112. Mamy tutaj 3 typy nakładek, wyróżnienie obiektów owalnymi kafelkami lub zawiera odległości i informacje źródłowe o obiektach dookoła maszyny, pojazdu. Mamy też różne tryby maskowania, manualne, dynamiczne maskowanie przodu i tyłu. Mamy 9 trybów obrazów, z których najlepszym jest widok dookólny, czyli widok z góry z pomniejszeniem, powiększeniem oraz możliwość splecienia tego obrazu z obrazami z pojedynczych kamer wideo. Interfejsy komunikacyjne. System posiada wejście Canyon 1939, gdzie prosto z instalacji pojazdu możemy szczytywać prędkość pojazdu, pochylenie, kąt skrętu oraz temperaturę powietrza otoczenia. Zasilanie monitora, jak i większości z komponentów systemu, to jest 12 V, czyli od 6 do 18 V napięcia stałego.
System posiada też interfejs wideo, przez który możemy streamować przez VNC. Widzimy tu schemat blokowy i rozbudowany opis interfejsów komunikacyjnych. Z bazy danych sygnałów sieci CAN bus płynących w czasie rzeczywistym z czujników ultrasonicznych, radarowych oraz streamu wideo z multicamera system powstaje unikalny zbiór danych służący do uzyskania wizualizacji otoczenia pojazdu. Ostateczna integracja odbywa się na poziomie warstwy programowej wyświetlacza, a dane są przystosowane do ich wizualizacji w systemie ROS, czyli Robotic Operation System. Dodatkowo, podczas testów mamy możliwość streamowania sygnału wideo poprzez VNC, na przykład do zewnętrznego dodatkowego monitora, co ułatwia nam prototypowanie. System wizyjny off-highway. Kalibracja. Otrzymują Państwo od nas specjalne narzędzie programistyczne, czyli platformę Bosch o nazwie Multicamera System Configuration Tool Suite. Oprogramowanie to służy do konfiguracji systemu wizyjnego. Przy jego pomocy jesteśmy w stanie zaadaptować system wizyjny do dowolnego pojazdu, maszyny roboczej oraz poprawnie go skalibrować, sparametryzować. Widzimy tu na przykład fazę kalibracji. Widzimy surowe obrazy z czterech kamer umieszczonych dookoła systemu oraz specjalne znaki kalibracyjne wydrukowane na dużym formacie papieru. Widzimy też pola, gdzie wpisujemy, mierzymy rzeczywiste wymiary maszyny, ważny jest kształt, ważne są odległości i pozwala nam to dopasować system prototypowy do rzeczywistego pojazdu. Czyli podsumowując, jednym z trzech oraz głównych podsystemów użytych do wykonania całego Off-Highway Vision System jest system MCS, Multicamera System. Tak, proszę Państwa, każdy, kto chciałby się poczuć pewniej, poruszając się w środowisku o ograniczonej widoczności, powinien rozpatrzyć możliwość użycia któregoś z systemów czujników dookólnych. Angielska nazwa to jest Surround View Sensing. Kamery Multicamera System niewątpliwie należą do typu oczujnikowania. Bardzo wysoka jakość obrazu i dynamiczny zakres obszaru widzenia. Mamy tutaj cyfrowe kamery, graficzny procesor obrazu, realistyczny obraz wyświetlany w wysokiej rozdzielczości. Kolejnymi cechami jest zminimalizowanie zniekształceń oraz obraz bezszwowy. Obraz aż po horyzont, inteligentnie kształtowane półsfery, zaawansowana funkcjonalność, inteligentne algorytmy oraz wyjście danych. Mamy dodatkowo możliwość implementacji czujników ultradźwiękowych. Dane techniczne, które widzicie Państwo na tym slajdzie, świadczą o dosyć dobrej jakości produktu, który Wam jesteśmy w stanie zaoferować jako kolejny z podsystemów do prototypowania. Jak to zrobić? Możemy wyobrazić sobie, że jako kierowca czy operator pojazdu przyszłości mamy na wyłączność na wyposażeniu własnego drona z kamerą, która ciągle unosi się w powietrzu bezpośrednio nad nami i przesyła obraz z naszego widoku z góry podczas naszej pracy. Według mnie to ciekawe rozwiązanie. Wymyślono jednak coś prostszego i równie użytecznego. Umieszczając na pojeździe cztery kamery szerokokątne, osiowo, o horyzontalnym polu widzenia znacznie przekraczającym 90 stopni każda i łącząc obrazy procesorem graficznym, jesteśmy w stanie uzyskać czytelny obraz naszego otoczenia na jednym widoku. Potocznie nazywamy go obrazem z lotu ptaka. Angielska nazwa Bird's Eye View. Reprezentuje on nam 360-stopniowy trójwymiarowy obraz dookólny na płaszczyźnie. Operator tego traktora na pewno ma większe szanse zauważenia niektórych obiektów w ograniczonym polu widzenia, oczywiście ze wspomaganiem naszego systemu. Tutaj inny bardzo użyteczny przykład patrzenia na otoczenie przy pomocy czujników ultradźwiękowych. Czujniki ultradźwiękowe
są kolejnym przykładem surround sensing, czyli czujników widzenia dookólnego, zabudowane w tym przypadku w ruchomej platformie roboczej pozwalają operatorowi uniknąć kolizji. W tym przypadku kolizja byłaby bardzo bolesna, ponieważ mógłby dotknąć do przewodu wysokiego napięcia. Użyteczność w tym przypadku systemu dookólnego ultrasonicznego jest nie do docenienia. Kolejny slajd. Widzimy system multi-camera system. To również użyteczne zastosowanie na wózku widłowym, które często poruszając się po magazynie wewnętrznym bądź zewnętrznym przeciska się przez wąskie szczeliny i bardzo dużo pracuje w ruchu. Tutaj również ciekawy przypadek tak zwanej wirtualnej smyczy. Innym pokrewnym zastosowaniem czujnika radarowego jest niewątpliwie autonomiczny tempomat znany nam z automotive'u, z pojazdów drogowych. Tylko w tym przypadku radar działa wtedy podobnie, ale umieszczony jest w osi X, a nie w osi Y, tak jak na tym rozwiązaniu. Kombajn potrafi pilnować odległości od traktora i mogą się poruszać razem równolegle, bez konieczności ingerencji w układy skrętów poprzez operatora jednego czy drugiego pojazdu. Jak wyposażyć nasz pojazd w oczujnikowanie dookólne podczas prototypowania? Widzimy tu przykład dwóch różnych maszyn. Na pierwszej maszynie, to jest traktor, mamy zabudowane cztery radary, jeden system ultrasoniczny premium wraz z 12 czujnikami oraz dla znacznego poprawienia wizualizacji jeden multi-camera system, który potrafi nam wygenerować obraz dookólny z lotu ptaka. Pola różowe są tutaj polami widzenia czujników ultradźwiękowych. Zielony trójkąt to jest pole widzenia radaru, a niebieska elipsa jest to promień widzenia, jest to obszar widzenia systemu wizyjnego multi-camera system. Druga maszyna, w tym przypadku koparka, ma na sobie przykładowo zabudowane cztery radary off-highway, jeden system ultrasoniczny z sześcioma czujnikami oraz multi-camera system. Nie ma sensu w tym przypadku montować dodatkowych czujników z przodu maszyny, gdyż z przodu znajduje się organ roboczy, który pracuje cały czas i cały czas aktywowałby niepotrzebnie te czujniki. Kolejne przykłady rozmieszczenia czujników dookólnych na rozmaitych maszynach. Widzimy tutaj traktor z dwoma radarami i czterema czujnikami ultrasonicznymi. Widzimy wózek widłowy z dwoma radarami i jednym zestawem czujników ultrasonicznych. Widzimy zamiatarkę, widzimy ładowarkę kołową. Oczywiście rozmieszczenie różnych rodzajów czujników widzenia dookólnego, zarówno ultrasonicznych, jak i radarowych, wizyjnych, zależne jest od naszej aplikacji. Musimy tutaj troszeczkę wykorzystać naszą wyobraźnię podczas próby rozmieszczenia tych czujników, gdyż różne maszyny w różnych aplikacjach posiadają różne kształty i różna może być użyteczność zastosowania widzenia dookólnego. Na kolejnym slajdzie mamy małe podsumowanie funkcjonalności poszczególnych systemów wchodzących w skład Off-Highway Vision System. Widzimy tutaj system ultradźwiękowy i wyświetlanie obiektów, punktów, opcjonalną informację o odległości, zmianę koloru bazującą na odległości. Widzimy wyświetlanie obiektów liniowych, czyli podczas kiedy załączymy sobie śledzenie obiektów systemem ultrasonicznym, punkty mogą być łączone ze sobą w linię i tak nam prezentowane wizualnie. Widzimy system radarowy, który również wyświetla nam obiekty będące w polu widzenia.
Mamy też opcję informacji o odległości oraz zmianę koloru w zależności od odległości obiektu. Widzimy też system multicamera, system oczywiście wizyjny. I mamy tutaj do dyspozycji widok z góry, wcześniej wspominany widok wzroku ptaka oraz widoki z pojedynczych kamer. Możemy też przedstawić kąt skrętu maszyny, podczas kiedy przekażemy informację po kanie na wejście na szynę baz interfejsu graficznego. Na kolejnym slajdzie mamy porady, jak ogólnie, ale prawidłowo podejść do implementacji systemu wizyjnego off-highway. Przede wszystkim musimy zrozumieć tę technologię, przetestować jej możliwości na prototypie. Musimy zdefiniować użyteczne rozwiązanie, co tak naprawdę chcemy obserwować oraz z jakiego powodu zdecydowaliśmy się na system ultrasoniczny dookólny, na system wizyjny dookólny, bądź uzasadnić sobie zastosowanie radarów. Musimy zaplanować dalsze działania, kroki w kierunku bezpiecznego systemu i bezpiecznej automatyzacji. Musimy zdefiniować wymagania oraz zintegrować cały system w jeden system główny, który pomoże nam funkcjonalnie podczas poruszania się maszyną lub pojazdem. W kolejnym kroku skupimy się na systemie ultradźwiękowych. Taka mała dygresja z mojej strony, może analogia w przyrodzie nasuwa mi się na myśl. Czy wiedzą Państwo, po co kot ma wąsy? Tak naprawdę są to biczujniki. I również działają po ciemku i na krótkim dystansie, ale tak na serio, jak działa system ultradźwiękowy? Technika ultradźwiękowa jest bezinwazyjną technologią czujników, które wysyłają i odbierają impulsy fal ultradźwiękowych. Czyli każdy czujnik z osobna na swojej częstotliwości wysyła falę ultradźwiękową, oraz jest w stanie ten sygnał odebrać z powrotem i w zależności od opóźnienia czasowego pomiędzy ultradźwiękową falą wysłaną oraz jej powrotem po odbiciu, czyli tak zwany efekt echo, odległość od obiektu jest obliczana w czasie rzeczywistym. Znaczenie ma tutaj rozmiar obiektu, materiał, jego orientacja, czyli ułożenie jego kształt, i mają te rzeczy znaczenie na odbicie, wpływ na odbicie fal ultradźwiękowych w otoczeniu pojazdu. Jednostka centralna systemu ultradźwiękowego dostępna jest w dwóch różnych wariantach funkcjonalnych. Pierwszy wariant to jest tak zwany entry oraz wariant premium. Jednostka centralna jest mała, posiada bardzo kompaktową obudowę. Potrafi ona czytać i obrabiać procesowo sygnały ultradźwiękowe ze wszystkich 12 czujników ultradźwiękowych. Posiada ona możliwość transmitowania pomiarów poprzez sieć CAN. Ma też kwalifikacje off-highway A1 oraz CE. Diagnostyka tej centralki ultrasonicznej odbywa się przy pomocy narzędzia BODAS Service po UDS-ie, w standardzie UDS-u. Interfejsy komunikacyjne to jest interfejs CAN BUS ISO 11898 albo J1939 oraz własna komunikacja z czujnikami ultrasonicznymi. Mamy tutaj możliwość podłączenia 4, 6, 8 lub 12 czujników ultradźwiękowych, czyli 12 to jest graniczna wartość. Napięcie jest nominalne 12 V do 24, zużycie prądu niskie 260 mA przy pracy ze wszystkimi czujnikami, klasa ochrony IP69K i szeroki zakres temperatur od minus 40 stopni Celsjusza do plus 85. Opis samych czujników ultradźwiękowych.
Chciałbym Państwu pokazać taki czujnik. Taka jest jego rzeczywista wielkość oraz kształt. To jest ten czujnik, który teraz widzimy na slajdzie. Rodzina czujników modułowych. Mamy tutaj do dyspozycji sprzęt, który został wydajnie przetestowany na odporność, czułość. Posiada funkcję detekcji ślepoty, detekcja zużycia. Jest wykonany zgodnie ze standardem ASIL AB dla funkcjonalności automatycznego parkowania na przykład w pojazdach. Zakres pomiarowy, który możemy złapać polem widzenia tego czujnika ultrasonicznego, to jest od 15 cm do 5,5 metra. Natomiast kątowo wygląda to tak, że mamy do dyspozycji z każdego jednego czujnika do 70 stopni w poziomie pola widzenia horyzontalnego oraz 35 stopni w pionie, czyli wertykalnego. Zalety systemu ultrasonicznego. System ultrasoniczny, który jesteśmy w stanie Państwu zaoferować, posiada do 12 czujników, posiada zaimplementowane, zaawansowane filtry, które możemy włączać, kalibrować oraz funkcje tłumienia zapewniające niezawodne jego działanie. Posiada również funkcje zabezpieczeń, samodiagnostyki. Mamy do dyspozycji dosyć wytrzymałą i kompaktową konstrukcję, zgodną ze specyfikacją aplikacji mobilnych, regulowaną czułość oraz prostą konfigurację przy użyciu Bodas Service 4X po UDS-ie. Istnieje możliwość zamówienia zestawu startowego USS, czyli Ultrasonic System, w jednym z dwóch wariantów. W jednym wariancie mamy do dyspozycji USS Entry, który nie potrafi lokalizować obiektów przeszkód, czyli przedstawiać nam w interfejsie danych ich dokładnej lokalizacji, oraz system USS Premium, który potrafi to robić. Różnica polega na tym, że system USS Entry potrafi nam podawać na interfejsie komunikacyjnym wyłącznie bezpośrednie direct echo, czyli odległości od przeszkody od danego czujnika, a system ultrasoniczny USS Premium potrafi interpolować, triangulować z dwóch obok siebie czujników i pokazywać nam dokładną pozycję obiektu wykrywanego. Oba warianty zawierają w sobie centralkę USS EQ Premium, 13 czujników, 12 podstawowych i jeden zapasowy. Zestaw startowy zawiera również wszystkie potrzebne złącza oraz wtyczki do EQ, do czujników. Zawiera uchwyty czujników, sporniki samoprzylepne oraz wstępna wizualizacja i konfiguracja możliwa jest przy pomocy dedykowanego narzędzia OneCVT, które dostarczamy z naszej strony darmowo przy zakupie zestawu startowego. Poza sprzętem oferujemy Państwu wsparcie podczas procesu aplikacji. Będziecie mieli Państwo dostępną szczegółową dokumentację zawierającą instrukcję aplikacji systemu, która pozwoli bezpiecznie i dobrze zainstalować oczujnikowanie, zintegrować cały system. Dostarczamy również dedykowaną aplikację, która działa pod programem Bodas Service 4X, aplikację do konfiguracji czujników oraz systemu oraz darmowe narzędzie do wizualizacji, o którym wspomniałem poprzednio, OneCVT, oraz nasze ogólnoświatowe wsparcie firmy Bosch Rexroth przy integracji systemu. Jednym z narzędzi, o którym przed chwilą wspomniałem, jest Bodas Service 4X. To oprogramowanie bazuje na komputerze osobistym. Może komunikować się zgodnie z UDS. Możemy tym narzędziem skonfigurować filtry dystansu, czułość czujników ultrasonicznych, zmianę temperatury otoczenia, kompatybilność z innymi produktami Boscha i Rexrotha.
Dostępne są licencje tego oprogramowania w postaci SoftKey lub dongle, czyli na tak zwanym kiju. Kolejnym alternatywnym narzędziem, tym razem dostarczanym nieodpłatnie, jest oprogramowanie OneCVT, które również bazuje na komputerze osobistym. Jest dostępne w zestawie Sample Kit. Jest to narzędzie, którym możemy wstępnie skonfigurować, ale przede wszystkim zwizualizować przy integrowaniu zestawu ultradźwiękowego. Możemy widzieć, co się dzieje dookoła maszyny po wstępnym rozmieszczeniu oczujnikowania na przedstawionych wizualizacjach. Na króciutkim filmie widzimy, jak można odczytać pomiar bezpośredniego dystansu z systemu ultrasonicznego. Widzimy tu, jak przy pomocy oprogramowania OneCVT zwizualizować wskazania z poszczególnych czujników. Po lewej stronie widzimy słupki pokazujące nam dystans od każdego czujnika do najbliższej przeszkody, czyli zmierzony czas odbicia i wygenerowana jednostka odległości. A po drugiej stronie obrazu widzimy wskazania. Mamy tutaj przesyłane po sieci CAN ID czujnika, dystans plus sfiltrowany dystans, amplitudę sygnału odbicia, czyli tak zwany refleks. Na trochę dłuższych dystansach szczególnie jest to użyteczne przy umieszczeniu czujnika radarowego w kierunku jazdy, ponieważ tam możemy się dosyć szybko zbliżyć. Świetnym rozwiązaniem jest użycie trzeciego ze składowych systemów radaru. Jak to działa? Radar potrafi nam też dostarczyć detekcję obiektów do aplikacji o dalekim zasięgu. Radar działa w częstotliwości radiowej. Odległości pomiędzy maszyną a obiektami są mierzone przy pomocy fal o częstotliwościach radiowych. Fale o tych częstotliwościach radiowych są odbijane od obiektów zlokalizowanych w wyspecyfikowanym polu widzenia. Czyli radar działa troszeczkę podobnie do czujników ultrasonicznych i pomiar odległości jest dokonywany przez również obliczanie czasu opóźnienia i przesunięcia częstotliwości tychże fal radiowych. Cokolwiek to oznacza, na naszym radarze jest naklejka. Nie wiem, czy Państwo widzą. To jest prawdziwy radar. Na naszym radarze jest naklejka Chimera. Jest to jakaś naklejka z któregoś etapu produkcji. Widzimy tutaj ogólne fakty, dane ogólne na temat czujnika radarowego. Posiada on miniaturową, jak przed chwilą widzieliście na żywo, oraz wyjątkową technologię radarową, przeznaczoną tutaj na rynek off-highway, czyli pozadrogowy. Czyli radary uwolniły się tylko i wyłącznie od aplikacji i zastosowań w samochodach i możemy teraz użyć tego urządzenia swobodnie w maszynach mobilnych. Radar posiada dwie anteny krótkiego zasięgu oraz antenę dalekiego zasięgu zabudowane w jednym urządzeniu i daje nam to możliwość elastycznego ustawiania, kalibrowania pola widzenia czujnika, czyli tak zwany field of view. Zaprezentowany radar jest najnowszej technologii radarowej pracującej na częstotliwościach od 76 do 77 GHz radiowych. Daje nam to możliwość wykrywania obiektów z precyzją do 10 cm na tak dalekich odległościach. Oprogramowanie tego radaru jest stworzone zgodnie z ISO 13849. Dedykowany czujnik radarowy 77 GHz jest produkowany masowo, jest niedrogi. Mamy tutaj klasyfikację znaczących obiektów, która jest możliwa dzięki dodatkowej pionowej antenie zabudowanej wewnątrz. Mamy tu duży zakres i poszerzone pole detekcji. Zwiększa to wydajność funkcji związanych z bezpieczeństwem i komfortem pracy.
Możliwa funkcjonalność to na przykład monitoring obszarów niebezpiecznych, ciągłe monitorowanie obserwowanych obiektów, detekcja nowych obiektów, czyli coś wkroczyło w niebezpieczny obszar, oraz pomiar odległości od obecnego obiektu. Świetnie nadaje się to do pracy w złych warunkach. Jest on stabilny podczas złych warunków pogodowych. Mowa tu na przykład o śniegu, mgle, brudzie i działa po ciemku. Ogólnie w naszym portfolio mamy do zaoferowania dla Państwa dwa rodzaje radarów. Radar GPR off-highway oraz radar off-highway. Czym one się różnią? Jak widzimy w tej tabeli, radar GPR off-highway dostarcza nam na sieć kanowską bardziej surowe dane, czyli łapie on do 48 punktów, podaje nam ich odległość, kąt od osi patrzenia radaru, czyli tak zwane poszczególne odchylenia standardowe oraz siłę odbicia fali od danego obiektu. Natomiast radar off-highway posiada dodatkową warstwę programową, która w czasie rzeczywistym wykonuje o wiele więcej obliczeń. Pozwala to nam dostarczyć dane na sieć kanowską wyjściową z tego radaru off-highway, które przedstawiają nam 40 obiektów, do 40 obiektów, potrafią śledzić cele, punkty, filtrować odbicia z gruntu oraz prowadzić detekcję martwych punktów. Dlatego, że radar off-highway posiada tą dodatkową warstwę programową, która robi te obliczenia za jednostkę centralną, został on użyty w systemie off-highway vision system. Na tym filmie widzimy, jak pracuje radar off-highway. Czyli poruszamy się samochodem z zabudowanym radarem, z zabudowaną kamerą z przodu i jedziemy za białą ciężarówką, która jest z przodu. Radar potrafi śledzić ciągle przypisywać jedno ID do danego stałego obiektu. A tam przez chwilę widzieliśmy nawet, że pachołek wszedł w nasz zakres widzenia do 10 metrów. Tutaj mamy screena, czyli zrzut ekranu z oprogramowania OneCVT, na którym widać przykładową wizualizację danych z włączonego radaru off-highway. Automatycznie nadane targety ID, dystans, kąt, prędkość obiektu oraz siłę odbicia od danego obiektu. Wizualizacja polega tutaj na dostosowaniu pola widzenia na tym obrazku do rzeczywistego kształtu field of view, czyli pola widzenia radaru, oraz reprezentacji wyciągnięcia z danych surowych sieci kanowskiej i reprezentacji tych obiektów jako niebieskie kropki, widzimy ich ID, a im kropka robi się większa, tym siła odbicia od danego obiektu jest większa i to też pozwala nam na ustalanie wyższych priorytetów dla danego typu przeszkód. Odbywa się to wszystko w warstwie programowej, tak jak powiedziałem, radaru off-highway i w czasie rzeczywistym. Zestaw startowy zawiera radar, zawiera wspornik dedykowany do niego czujnika radarowego, złącze wtyczki czujnika radarowego oraz, co najważniejsze, pełną dokumentację techniczną, narzędzie programowe OneCVT. Zauważcie Państwo, że OneCVT było potrzebne do konfiguracji systemu ultrasonicznego i jest też potrzebne do konfiguracji i wizualizacji radaru. Otrzymujecie Państwo też od nas plik DBC, czyli opisujący pełną komunikację sieci kanowskiej. Ten zestaw jest prosty w użyciu. Macie tutaj cały sprzęt w jednej paczce oraz całą dokumentację elektroniczną i oprogramowanie. Czyli wszystko przygotowane do tego, żeby tylko go zaaplikować na jakiejś prototypowej maszynie. Tutaj na tym slajdzie mamy zrzut z ekranu przykładowego pliku DBC. To była taka ostatnia pozycja, o której na poprzednim slajdzie powiedziałem. Może nie każdy wie, co to jest. Plik DBC
W tym przypadku zawiera pełen opis ramek CAN, które wysyła nam radar. Tak, tak, proszę Państwa. Wraz z zestawem startowym radaru lub systemu ultrasonicznego otrzymujecie również od nas pełną profesjonalną dokumentację, również w formie elektronicznej. Na koniec chciałbym pokazać Państwu dwa filmiki. Na pierwszym z nich widzimy pracę systemu wizyjnego off-highway po wykonaniu kalibracji. Śledzone są obiekty i pokazywana jest odległość od pojazdu. Widzimy, jak tutaj poruszam się w koło naszej wirtualnej maszyny. Wykrywana jest moja odległość do pojazdu. Widzimy pracę czujników ultrasonicznych, widzimy odległości do najbliższych mebli. Teraz jak z przodu przechodzę przed tą maszyną, to widzimy, jak radar wykrywa 1 metr, 0,9, 0,8 metra, a radar jest umieszczony z przodu naszej maszyny. Na drugim filmie widzimy pracę samego systemu multikamera. Widzimy, jak to wygląda w rzeczywistości, na rzeczywistym obiekcie, na maszynie mobilnej, widziane z punktu widzenia operatora. Na ostatnim slajdzie widzicie Państwo kody QR, które prowadzą do naszych mediów społecznościowych, na których jest dostępne więcej informacji w różnych dziedzinach i z różnych działów. Dziękuję Państwu za uwagę. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi specjalistami. Zapraszam także na kolejne webinarium, które odbędzie się w połowie października. Do widzenia.